10 największych kłamstw medialnych 2017 roku. Ranking pochodzi z serwisu Crowd Media. 10 rekin Polarny naukowcy potwierdzili, że w Oceanie Atlantyckim żyje 500-letni rekin. Urodził się on w 1505 roku i jest to rekin Polarny, niesamowite. Jeszcze bardziej niesamowite jest to, że informację tę podało większość mediów na całym świecie, a ani rekina, ani owych naukowców nikt nigdy nie widział. 9. Zima stulecia, czyli kolejna zima stulecia. To straszne, przecież ona nawiedza nas, co roku. Taka prawda, co roku media podają informację o zimie stulecia i co się Okazuje? Zima jak każda inna. Ponoć nawet NASA potwierdziło tę informację, ale jakoś nigdy źródła tych informacji nie podał. 8. Łukasz, Jakubiak u Ellen czyli wizualizacja Łukasza i Jakubiaka. Tak, swoją drogą teraz panuje taka moda na te wizualizacje, korporacyjne gadanie, coachów i każdy chce być Wilkiem z Wall Street, a wychodzi. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. No, najgorsze jest to, że pan sam wymyślił całe spotkanie, sam wszystko odtworzył i po prostu okłamał ludzi. Siedem Tajne spotkanie PO. Ponoć posłowie Platformy Obywatelskiej mieli spotkać się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego na tajnym spotkaniu. Film pojawił się na Twitterze, a następnego dnia mówiły o nim wszystkie media, a gdy sprawy wyjaśniono, okazało się, że to zwykły fake news. 6 sieroty Zalepo, luty 2017 rząd odmawia przyjęcia 10 sierot Zalepo do Sopotu. Strząsająca informacja, ten zły i nieczuły rząd odmawia pomocy bezbronnym dzieciom. Był to medialny kit, bo chodziło o całe rodziny i rząd nie odmówił pomocy, tylko poinformował, że nie ma możliwości sprowadzenia ich do Polski, ale kogo to obchodzi, lepiej wymyślić własną bzdetę. 5. Fuzja bankowa. W grudniu pojawiła się informacja, że PKOBP i PKSA zamierzają się połączyć. Było blisko, a gospodarka na tej płaszczyźnie by się załamała. Na szczęście banki natychmiast zaprzeczyły doniesieniom. Nie wiadomo, kto wpada na publikację takich głupich informacji. 4. Coulson. Na nagraniu z 11 listopada, czyli Marszu Niepodległości, słychać jak policjant zwraca się wulgarnie do kobiety. Pada tam słowo na literę K. I straszne podejście policji jest ogłaszane w mediach. Aż okazuje się, się, że słowa, które padły, to siadaj Kurson, a Kurson to jeden z policjantów. Sprawa tak urosła, że nawet sam Kurson musiał się tłumaczyć ze swojego przezwiska. Trzy korytarze humanitarne. Minister Witold Waszczykowski poinformował o korytarzach humanitarnych dla uchodźców. Ministerstwo Spraw Zagranicznych miało współpracować z Watykanem, Polskim Kościołem i Caritas w tej sprawie. Dopiero ci ostatni sprostowali, że owe informacje nie są prawdziwe i żadnych korytarzy nie będzie. I nie ma. Dwa DD, czyli Amerykanka z tym czymś na nosie opublikowała film, że poznała Wojtka z Warszawy i się w nim zakochała. Lecz nie ma do niego kontaktu i prosi o odnalezienie go. Cała Polska zaczęła dziewczynie pomagać w poszukiwaniu chłopaka. I co się okazało? Żadnego Wojtka nie ma, a wszystko jest zwyczajną reklamą. Jeden naziści w Warszawie i to nie po prostu naziści, ale 60 tysięcy nazistów. Jesse Leirich, były rzecznik Hillary Clinton napisał na Twitterze, że ulicami Warszawy 11 listopada przeszło 60 tysięcy nazistów, a na flagach widniał napis, czysta krew, Europa będzie biała, módlmy się o islamski holokaust. W rzeczywistości hasła głosiły, my chcemy Boga fakt jakieś tam rasistowskie transparenty się pojawiły ale była to po prostu mniejszość ciężko im zrozumieć że to Niemcy mordowali Polaków a nie Polacy Amerykanów skąd taki durny pomysł w ogóle dzięki za obejrzenie do końca koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję jeśli ten film wam się podobał a w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejny odcinek